Kiedy 10 czy 15 lat temu yy, czytałem na temat żarówek i tego, że będą wyposażone w Wi-Fi, no to sobie pomyślałem, że no, no fajnie. Ale po co to komu? Jeżeli ktoś 20 czy 30 lat temu powiedziałby, że w naszych żarówkach będziemy aktualizować oprogramowanie, tak jak robimy to w komputerach, to pomyślałbym, że albo żartuje, albo za dużo Wypił, ale, ale tak właśnie jest dzisiaj. Żarówki nie tylko są inteligentne. Możemy sterować ich jasność, ale też możemy sterować ich kolorami. I właśnie będzie o takiej żarówce. To jest Smart Bulb Full Color White od Wux. Producent zaznaczył ją numerem R508. Jest to 6W żarówka o mocy 500 Lumenów. I zgodnie z deklaracją producenta, jest to odpowiednik żarówki 40 W. Cześć, ja jestem Greku i pokażę Wam, jak oto w takiej oto scenarii czyli niekoniecznie nowoczesnego, inteligentnego domu, yy, zasmakować tego właśnie smarthomu, yy, kiedy to jesteście w stanie nawet w takich warunkach, kiedy to w tle znajduje się piec kaflowy, rozpocząć przygodę z inteligentnym domem. A główną, głównymi bohaterami dzisiejszej przygody będzie inteligentna żalówka od. Yy, Łuksa yy, oraz ta oto dość tradycyjna retro lampa. Jak widzicie jest srogo. Piec flowy jest. Retro lampa jest. No i jak Wam pokazałem jest już inteligentna żarówka od Łuksa. Zatem Zaczynamy. A teraz przerwa na metryczkę i unboxing. Żarówka to Wux R5085, standardowy gwint E27 mod 6 W, jasność 500 lumenów, co jest odpowiednikiem 40 W standardowej żarówki. Efektywność energetyczna zgodnie z tą z, z poprzednimi standardami to A. Nie wiem, jaka to będzie efektywność będzie obecnie. Deklarowana żywotność żarówki to 50 tysięcy godzin świecenia. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołu Wi-Fi na częstotliwościach 2,4 GHz w wersji BGIN sama żarówka należy do ekosystemu Wux. Jest to system kompatybilny ze Smart Life i Tuya. Urządzenia od Wuxa działają w aplikacji Wux Home oraz w standardowych apkach Tuya i Smart Life. To od was zależy, czy będziecie tą żarówką sterować aplikacją Wuxa, czy Tuya, czy Smart Life'em. Dobra, otwórzmy więc pudełko. W środku znajduje się oczywiście papierologia. Oprócz tego, to czego najbardziej byśmy się spodziewali w pudełku, czyli samej żarówki. Jest, jak już wspomniała, e, e, żarówka na Grint E27 z płaską podstawą. Taka konstrukcja bardzo przydaje się w niektórych oprawach, e, gdzie wymagana jest właśnie e, obła i płaska e, podstawa żarówki. Żarówka jest dość ciężka jak na żarówkę nawet bardzo ciężka w porównaniu do tych tradycyjnych czy tych takich prostszych żarówek ledowych czy nawet świetlówek na gwintach E27. Sprawia wrażenie, że producent dobrze zadbał o odprowadzenie ciepła. Standard IP20 nie jest ściemnialna przez przełącznik, czyli Musi dostawać cały czas pełną moc, i nie da się tego ograniczyć przez przełącznik. Więc, jeżeli chcielibyśmy sterować jasnością tej żarówki, to musimy to robić za pomocą aplikacji, i sama żarówka będzie w stanie to zrobić. No dobra, zajmijmy się więc procesem parowania. No i zobaczymy, jak ta aplikacja będzie nią sterować. Dobra, warunki trochę spartańskie. Ja jedną ręką wykręcę z, z lampy żarówkę. Jak widzicie, oryginalny kurz. Żarówka 25W, 230V, pila, czyli z piwy. A teraz wkręcamy żarówkę. Łuksa i zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Uaj. Dobra, zapaliłem, ona świeci, o, miga, to znaczy, że chce się parować. Ja tutaj sobie odpalę kamerkę, żebyście też widzieli, co się dzieje na telefonie. No dobra. Zatem dodajmy urządzenie. Oświetlenie. Żarówka Wi-Fi. Wybieramy. Włączamy aplikację. Wybieramy. Pamiętajcie, żeby to była sieć 2,4 GHz. Potwierdzamy, że żarówka MIGA. No, i sprawdźmy, jak po, e, nastąpi proces parowania. Chwila, moment, żarówka przestała migać. To dobry znak, ale widzę, że jeszcze mm, proces parowania się nie zakończył. Zostałem informację, że żarówka jest już dodana. Dobrze, teraz spra spra sprawdźmy, jak wygląda możliwość. Yy... O! Właśnie to jest to, o czym powiedziałem na samym początku. Żarówka zaraz po sparowaniu poprosiła o możliwość aktualizacji. Yy, dobrze, zaktualizujmy żarówkę. Yy, update found wersja 1.1.0 Wartość, wielkość łatki. Yy która zostanie pobrana to jest 900 prawie kilo e, bajtów. Robimy update, start update. Mm, updating to 1.1.0. Nie wyłączaj zasilania urządzenia podczas aktualizacji. Nie korzystaj z urządzenia podczas aktualizacji. Zachowaj cierpliwość. No dobra, jeszcze chwila. Update jest successful. firmware został zaktualizowany. No dobrze, no to teraz sprawdźmy, jak będzie działała ta nasza żaróweczka. Czy ja mogę ją wyłączyć? Światło, wybierzmy sobie światło białe. Przejdę do zarządzania samą żarówką. Weźmy w kolor i zobaczycie. Żarówka pali się na czerwono. Może będzie to lepiej widać, kiedy to Samą żarówkę będziecie sobie mogli obejrzeć. Tak, żarówka świeci na czerwono. Całe spektrum kolorów, od fioletu poprzez zieleń. O. No i podsumowanie. Co można powiedzieć o żarówce? No, żarówka jak żarówka. Producent deklaruje 50 tysięcy godzin świecenia, co jest w porządku czasem. Nawet można powiedzieć, że to bardzo dużo. To jest 70 miesięcy nieprzerwanego świecenia. W przeciętnych domach nie używamy żarówki tak, że świeci bez przerwy, więc ten czas powinien być w istotny sposób dłuższy. No, ale jakbyśmy chcieli świecić bez przerwy e, tą żarówką, no to dostaniemy e, 60, 70 miesięcy, co, co jest 5,5 e, roku. E, co naprawdę dużo. Więc można powiedzieć, że ta żarówka będzie służyła Wam około 10 lat przy standardowym wykorzystaniu. Na plus. E, tej żarówki jest to, że jest w ekosystemie UXHOME, czyli tak naprawdę systemie kompatybilnym z, ze Smart Life czy Tuya. To daje nam naprawdę wielkie spektrum możliwości konfiguracji różnych elementów inteligentnego domu z wykorzystaniem chociażby urządzeń samego UKS-a, ale też urządzeń innego producenta, aż prosi się, by ta żarówka została sparowana, a raczej żeby stworzyć scenę czy automatyzacji z wykorzystaniem innych elementów, jak nie wiem, czujnik ruchu, czujnik temperatury, czy zaplanowanie światła ze względu na zmierzch, czy chociażby. Konkretną godzinę, a nawet temperaturę. Ta, tem ta żarówka może pokazywać, nie wiem, jest zimno, no to jest barwa niebieska, ciepło to jest czerwona, co Wam naprawdę do głowy przyjdzie. No i fajnie byłoby, zwłaszcza, że tak jak pokazałem Wam naszą, naszą lampę, która tutaj stoi, która jest dość tradycyjna i ma pstyczek na ziemi i trzeba byłoby się chylać, fajnie byłoby mieć jakiegoś pilota. E, chociażby takiego pilota na Zigbee, e, który mógłby tym wszystkim sterować. Ewentualnie w momencie, kiedy mam Alexę czy Google Asystanta, e, mówimy mu, ugas światło, zapal światło i wtedy ta lampa sama e, się gasi lub sama się zapala. Na koniec prośba o to, by nakarmić algorytm, e, zostawić komentarz, co sądzicie o tym materiale w moim kanale. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Na razie cześć, do zobaczenia w następnym filmie. Uj! Jak widzicie żarweczka Lampka naprawdę zyskała ciekawego wyglądu, jeżeli chodzi o nową żarówkę. No, i można powiedzieć, że Smart Dom zawitał do domu, w którym to jeszcze znajdziecie kaflowy piec. Do zobaczenia!